Wielkie emocje. Faworytem jest Gierczak, no, który ma duże doświadczenie. Kariera amatorska w Olimpie Szczecin, ponad 156 dokładnie walk amatorskich. Był brązowy medalistą mistrzostw Polski w wadze lekkiej. Zwyciężał w Grand Prix w 2012 roku w Bałczu. To jest ten zawodnik w spodenkach różnokolorowych. Spodenki czarno-szare. To jest Laskiewicz, który zaczyna energicznie od ataku. No, stara się zasypać rywala gradem ciosów, a tutaj Gierczak na razie lewym prostym zaczyna, stara się powstrzymać rywala. No chyba to jest dobra taktyka. No i świetny cios pod prawy łokieć. Tak na utemperowanie tych zapędów Laskiewicza. Kolejny lewy hak, jeszcze raz. No i ten trzeci spowodował pierwszy knockdown. No, ciosy w okolice wątroby czuć długo, a jeszcze ponad 2 minuty do końca pierwszego starcia. Niewątpliwie Gierczak będzie kontynuował uderzenie w to samo miejsce. Jak już wie, gdzie jest słaby punkt rywala, gdzie go boli, no to będzie to robił. No widać, że dobrze jest przygotowany Gierczak do tej walki. No złapał wysoką forkę. My pokazywaliśmy jego pojedynek z Harwankowskim w lekkiej. Kolejny lewy na dół. Seria dwóch szybkich ciosów na górę i później ciągle jeszcze pół rundy. No to dużo czasu ma Gierczak na dokończenie roboty. Gierczak spokojnie rozpoczyna lewym prostym. No i teraz ten lewy sierpowy. O, spojrzał mu w oczy Paweł Kardyni, zezwolił na walkę. Ale w tej chwili ten Laskiewicz, wydaje mi się... To już jest koniec. W tej chwili to najpierw mocny cios w okolice wątroby, później jeszcze ten lewy sierpowy i koniec walki. Efektowne zwycięstwo Artura Gierczaka. No, dobry boks. On złapał dobrą formę. Ostatnią walkę w maju ubiegłego roku wygrał w Szczecinie przez nokaut też w pierwszej rundzie z Marcinem Kitznerem. A Fitzpatrick nigdy nie przegrał przed czasem. Miał serię wygranych i tutaj... Zwycięża Artur Gierczak! Dopisuje trzecią zawodową wygraną na swoim koncie. Po znokautowaniu Marcina Fitznera w rundzie pierwszej robi to samo. Efektowne zwycięstwo Gierczaka.